Dzisiejszy etap zapowiadał się jako bardzo trudny i taki też się okazał. Poza może 100 kilometrami pięknych wydm, to cała reszta to były kamienie i skały. Momentami bardzo techniczne, bardzo trudne. Trzeba było jechać na pierwszym, drugim, trzecim biegu. Pokonywaliśmy je z mozołem i na mocno zmniejszonych prędkościach. Trzeba było zachować bardzo dużą ostrożność i momentami można było jechać wszystko, co tylko kład ma w sobie, pełną mocą silnika i umiejętnościami, a momentami już tylko umiejętnościami i bardzo, bardzo delikatnie. Jesteśmy chyba wszyscy trochę zmęczeni po dzisiejszym odcinku, jednak jego najbardziej dziwnym momentem było to, że na 53 kilometrze na falkach z piasku i przed taką dziurą między wydmami musiałem bardzo gwałtownie skręcić w lewo, a prowadziłem wtedy, jechałem przed Łukaszem. Łukasz jechał za mną. Musiał zbyt późno zauważyć mój manewr, albo podbiło go na tych piaszczystych falkach. One są wysokie, mają niektóre po 50-70 cm. I nagle poczułem, że coś wskakuje na mnie z lewej strony i to był Łukasz ze swoim kładem. Gdyby to był Łukasz bez kłada, to pewnie jakoś dałbym radę, ale z kładem razem już niestety nie było tak łatwo i odbiliśmy się od siebie. Jego kład i on polecieli w lewo, ja poleciałem w prawo, mój kład też. Rolowaliśmy obydwa i później przez kilka, może nawet kilkanaście minut musieliśmy się zbierać stamtąd i naprawiać to, co zostało uszkodzone czy zniszczone. U mnie nie tylko nawigacja ucierpiała, przednia owiewka, ale niestety też pękła rama. Tak więc jazda do następne 250-260 km nie należała do łatwych, ale na szczęście kład się toczył dalej, więc do mety dojechaliśmy i mam nadzieję, że utrzymaliśmy prowadzenie w rajdzie.